Cześć, witamy w kolejnym odcinku na podnośniku Fiat Dablo, Doblo, nie wiem jak to czytacie. Dawno nie było filmu z hamulcami, więc jest. Tak, od wewnątrz hamulce zużyte praktycznie całkowicie. Aha, jeszcze auto z 2018 roku i przebieg 45 tysięcy kilometrów przejechane. I tak, tutaj krótkie trasy, w zasadzie tutaj dziennie może auto pokonuje około, no nie dużo, wozi lekkie rzeczy. Natomiast patrzcie, co tutaj się stało z hamulcami. Tarcza, bardzo duże ranty i klocka zewnętrznego nie jesteśmy w stanie nawet drgnąć. Klocki zapiekły się w jarzmach, tutaj dziwne dźwięki, piszczenie, nie piszczenie, grzanie koła się zaczęły pojawiać. Tutaj właściciel zdecydował się na wymianę i klocków, i tarcz. Tutaj wewnętrznego może wyciągniemy, panie Jaśku. Pokażemy, jak wewnętrzny wygląda. Też siedzi, czy nie? A w jarzmie siedział, czy w miarę? W miarę. Zacisk damy na górę, żeby nie spadł. O. Tutaj wszystko skorodowane, jeszcze nie jest takie totalne zero. A tego musimy użyć młoteczka, zaraz to zrobimy. Zobaczcie, jak to wszystko mocno się działo. Trzymam, żeby nie spadło. Spróbujmy zlewantować góra-dół tymi. Tego, żeby nie spadł. Wtedy między tarczą. A, ruszy. To powinno chodzić w miarę letko. Wiadomo, że za dużego luzu nie może być. Natomiast te powierzchnie, zobaczcie, jak są skorodowane. Teraz musimy ściągnąć to jarzmo. Wszystko dokładnie doczyścić, wszystkie te elementy. Zdemontujemy tarczę, wyczyścimy oczywiście piastę, jarzmo, zacisk wyczyścimy od wewnątrz z tego pyłu, z tych pozostałości po klockach i założymy nowe klocki tarcze. Klocki tarcze już mamy tutaj. Tutaj jest ta wyższa półka Ferodo, one są powlekane, czyli są powierzchnie lakierowane. Tej powierzchni nie odtłuszczamy, tylko zakładamy tak, jak jest. Fajnie, że są lakierowane, bo te elementy, które nie ścierają się, one nie korodują tak szybko. Tutaj mamy nowe klocki. Tutaj też taka ciekawostka, bo na pudełkach Ferodo, zanim otworzycie opakowanie, z tyłu mamy tutaj wzór klocka 1:1. I zawsze warto sobie przed otwarciem tego opakowania przymierzyć, czy to jest to. Tak jak widzicie, tutaj wszystko pasuje. Możemy zakładać na auto. My teraz czyścimy. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.